Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy nasze śledztwo na temat Torgala. Mieliśmy tutaj wyjść za okno i coś tu znaleźć. Signet z hakiem. Poznaję. Od hardych haków. Gangplanka. To jego dawny gang. Od jego zniknięcia nie dzieje się tam najlepiej. Już wcześniej bywały z nimi przejścia, ale teraz prezentują otwartą wrogość. Być może, jeśli poznamy ich motywację, zyskamy przewagę. Nie przysłali okupu, więc wątpię, by o to chodziło. Graham to mój najlepszy nawigator. Wątpię, by chcieli go skrzywdzić. Jest dla nich zbyt cenny. Jeśli wydaje im się, że po prostu mogą go sobie ode mnie zabrać, to jeszcze zobaczą. Nie mogą go trzymać jako zakładnika. Pójdziemy tam i odbijemy go. Muszą się pewnie gnieździć w tym swoim starym magazynie. Dostaniemy się tam gondolą. Chodźmy. Więc lecimy na harde haki, jakkolwiek to brzmi. Wynajmij gondolę do magazynu. Gdzie jest ta gondola? Na gondoli. Pewna para. Lalalala. Dobrze wiecie, co tam było. Dobrze wiecie. Dobra, ale tak, musimy zejść na pewno... tędy? No bo tu przejścia nie ma. Nie ma. Czyli musimy przejść tędy. I moi drodzy, jak tam po odcinku 15, teraz 16. Nie! Halo, przestań gro mnie tutaj trollować. Przestań mnie trollować. No, zjeżdżamy na dół. Dobra, ja już stoję grzecznie. Jeszcze raz sobie strzelę tylko. Zapewne wielu z was teraz pomyślało, strzel to ci się w łeb. Macie rację, czasem robię głupie rzeczy. I powiem wam szczerze, że... O nie, nie, z kim ty jesteś? Aha, już nie jesteś taki hardy hak. Jadowite ostrze hardych haków. Miasto na mnie czeka. Leczenie. Brzenie w loku dobre wpadły, okej. I tak. Zapraszamy panów. Zobaczmy, kto jest silniejszy. Hardy hack czy hardy brown. I MFK. Dobra, na czym ty polegałaś? Klepnięcie, praca nóg, to zwiększenie szybkości. 80 punktów obrażeń rozdzielonych losowo między dwa strzały, to nie. Ale wy Aleja. Macie mnie. A do przodu wybranego sojusznika na umiarkowaną... A, sojusznika? Na umiarkowaną odległość zadaje 80 punktów obrażeń losowemu wrogowi, to jest w sumie fajne. Podziurawienie równowaga. Zadaje 143 punkty obrażeń rozdzielonych losowo między następującą liczbę strzałów 6. Dwustrzał równowaga. Zadaje 80 punktów obrażeń celowi i 80 punktów obrażeń pobliskiemu celowi. Jeśli pierwszy cel zostanie pokonany, drugi strzał zada dodatkowe 40 punktów obrażeń. Oba trafienia nakładają wroga, na wroga klepnięcie. Daje 5 ładunków szybkiego kroku. Nie ma czasu regeneracji. Daje 174 punkty obrażeń. Jeśli cel otrzymał klepnięcie, zamiast tego otrzymuje 280 obrażeń, a klepnięcie zostaje zużyte. O, to jest fajne. Dobra. To na harde haki. 20 klepnięcia. Boisz się? I tak być powinno. 13 luz. I patrz MFK, tak, masło robi kryty piękne. Widzisz? Easy. Dobra, sprawdźmy sobie co. Serio aż tyle zadaje. Nie, dobra, nie będziemy tego zużywać. A może? A, 73 punkty na szybkości. Kurde, ale tak to by już nie zaatakował. Tu jest 64. Aleja. 80 i 80 po bliskiemu. To i tak dupa będzie z tego. 80. 143. No to na pewno nie wyjdzie. Więc chyba musimy jednak zrobić to. I to na alei mocy. No dobra, trudno. Którego sojusznika? A, to w ten sposób. Ale masło wyciągniemy z tego. Masło ma w sumie full HP. Ląd podpalony. Kto teraz? Brown.
W sumie głupio zrobiłem, bo mogłem zaatakować normalnym i dobić Braumem, no ale okej. Broń się, Braumnik. Jakbyśmy mieli teraz Ilaoi, to moglibyśmy się wyleczyć bez problemu. To... Żałuję, że to zrobiłem. To nic osobistego! No, może a tu jest szczerająca szmuglerka, fakt, to dobrze. Jednego mniej! I nie mamy healera teraz. Ej, jest dupa straszna. Musimy ją dobić. Co ty masz w ogóle za perka? Większa szansa na trafienie krytyczne o 25%, to chuja. Nie, dobra, to my ją musimy dobić. Ile trucizny, ja pierdzielę. Mam to jeszcze masz, prawda? Dobra, teraz będzie mepka. Zobaczymy tego luta. 151 krytyka? 118, dodatkowo 32 z krypnięciem. A ty nie miałeś rzucić kogoś? Coś? Ty swojego napierdalałaś, naprawdę? Dobra, spróbujemy. Zobaczmy, co ty na to. Bez szału, powiem wam szczerze. Kto następny? Takie zwinne OE, nic więcej. Teraz będzie jeszcze MFK i Brown, więc możemy już tego wywalać. Piękny krytyk, masełko, boże. Ty jesteś moim main DPS-em, z tej MFK zrezygnował z tego. Ja wiem, że może niektórzy z was lubią MFK, ale jednak Yasuo to Yasuo. Pokomplikowali mi strasznie. Bram 12 poziom. Odblokowana nowa umiejętność. Uderzenie tarczy. Zadaje 200 punktów obrażeń i przeszywa cel. What? Czy 195, no ale prawie 200. Ej, to jest od cholery. To jest naprawdę dużo. Tu jest skarbik, więc na pewno tam pójdziemy. Tylko tu mamy jeszcze. W Freljordzie rodzina jest najważniejsza. Trzyma się razem, by przetrwać. Tu jest jakoś inaczej. Ściągają tu ludzie z całego świata. Zazwyczaj sami. A gdzie nowe rodziny? Ludzie przybywający razem do nieprzyjaznej krainy. Gromadzący się przy ognisku wśród nowych przyjaciół. Ha. Musisz się sporo dowiedzieć o Bilgewater. Bilgewater po prostu jest skorumpowane. Skorumpowany. Inaczej. Jest po prostu złe. Zgnite od środka. Eliksirki, dobra, eliksirki. Będzie co? Spróbujemy to. Dostał slowa jeszcze. Ty masz imię, ja mam kulkę. Zrobiła się z ciebie poetka. Chcesz usłyszeć fraszkę? Zwiadowczy hardy haków, co ty masz? Próbuję uciec i wezwać posiłki przy niskim poziomie zdrowia. Zmniejsza szybkość o 10% za każdy ładunek. Trzeba ją wytępić, to bardzo szybko. Natychmiastowe. To nie moja pierwsza bitka. Może i nie twoja pierwsza, ale będzie na pewno ostatnia. Dobra. Teraz ci atakują. Na Braumie skupili. Czy tobie się przypadkiem nie naładowała umiejętność? Nie. Nie wiem, gdzie on to ma tą umiejętność. 061, a przecież dostali. Trochę głupie. Głupie. Sześćdziesiąt cztery, dobra. To jeszcze nie powinna raczej uciec. Uciekniesz? Teraz Yasuo ją udowali. Yasuo, liczę na ciebie. Bo Braum to raczej nie przywali, chyba że to
Uderzenie tarczy. Nie, no, nie ma opcji. 88, no ale to i tak nie uda się. Ej, a mogę sobie to dać? Tak, tak. Jeszcze chwila. Zobaczmy. Mogę. I coś teraz będziesz robić, ale ty już sobie nie zrobisz. Wygląda nieźle. Dobra, walimy klepnięcie na tego. Czy klepnięcie się stakuje? To jest pytanie. On cały czas zostaje z takiej strucizny. To też nie jest dobre. To też nie jest dobre. O, to 44, dobra. No to lecimy z tym koksem, co? 159. Zaraz będzie ult, wiecie co? Nie. Ja sobie zachowam to. Może robię głupio. Zobaczymy. Masz krypnięcie, więc... 280, dobra, powinno go zabić. Tylko on i tak zaatakuje. A to nie był on jednak. Zwykły fart. Dobra. Szkoda amunicji. Tego pana już nie wiemy mu. Mamy ulta. Ja na wszelki wypadek jeszcze walnę z raz. Wybacz, przyjacielu. 103 krytyk, ładnie. I jasło, pokaż pani Miss Fortune, jak się robi prawdziwy ult, proszę. Pani Miss Fortune, tak właśnie się wyciąga miecz. Tak się bawi mieczem, a tak się zabija przeciwnika. Pyk. I tak pani Miss Fortune właśnie się zabija przeciwnika. No nie kręć głową, nie kręć głową, jesteś słabsza. No. Mimo już masz 12 poziom, czy jesteś słabsza. A nie, ja słowo też mam 12. Dobra, nie było tematu. No dobra, to tylko w tym aspekcie się myliłem. I tak, Jasuo mi się już nie podoba, w sumie ta MF-ka nie była zła, jeżeli chodzi o... o walkę poza lochem, poza... walkę poza walką. O lochu w sumie spoko się jeszcze jakoś tam nie walczy. Wojny ganków szkodzą interesom 5 z 6. Toma. Tona, łamacze ostrzy mają nową kryjówkę przy jaskini śluzoryb. Gdy otrzymasz ten list, wywieź w oknie czerwoną kurtkę. Poprowadzę dwutopców na miejsce, a ty ostrzeżesz łamaczy ostrzy, aby dranie wyróżniali się nawzajem. Kai, Mekow i reszta będą czekać na koniec walki i pozbierają łupy. Gabe. Nie to żeby coś, ale no, takie chamskie zagrywki. Ale, jak wiadomo, no, tylko ci cwani zostają w życiu. Czy opowiadałem wam, jak znalazłem moją tarczę? Było tam coś o górskim trolu. Tak, to był dobry troll, ale góra była nieprzyjemna. Przywaliłem w nią. No jasne. Oj, brum, brum, brum. No właśnie, bo mamy w sumie tutaj jeszcze innego questa. Mamy tą gondolę. Na gondoli, pewna para się całuje. Jak sądzisz, kto by wygrał w pojedynku? Gangplank czy Fortune? To pewno oboje by się wyrżnęli. Nie chciałem tam wejść. Chciałem wziąć to, proszę mi to dać. Przepraszam, przepraszam, ja to tylko po zakupy. Ej, no bez... Nie rób sobie jej. Wziąłem? Wziąłem. To my się wracamy. Tak jest. Ale tu już byliśmy, dobra. Zaczynam się zastanawiać nad przejściem na buru. Buru, buru, buru. No wejdziemy tu, niech będzie. Co my tu mamy? Kolejne notatki. Książka kucharska Torvala. Kokosowa staryba. Kokosowa staryba. Przepyszne połączenie chrupiącej skorupki kokosa z soczystym mięsem staryby. Danie można podawać ze słodkim sosem chili lub unikalnym sosem dusz. Najpierw należy oczyścić i oskurować starybę, a następnie pozbyć się ości.
Na każdym etapie rybę trzeba solidnie opłukać, bowiem jej wnętrze zawiera dużo śmierdzącej mazi. Mięso kroimy na duże kawałki. Do miski wbijamy 3 jajka mewy i roztrzepujemy je. W oddzielnym naczyniu mieszamy jedną porcję mąki, jedną porcję wiórków kokosowych, jedną porcję tartych sucharów i jedną lub dwie łyżki soli i pieprzu. Kawałki ryby obtaczamy w jajku i suchej mieszance, po czym odstawiamy. Podgrzewamy patelnię z solidną porcją oleju. Kawałki ryby smażymy, aż się zarumienią, co jakiś czas je przewracając. Następnie suszymy ręcznikiem. Równie dobrze może nadać się sum. Miejsce odpoczynku dla szukających wytchnienia. Ciepły wietrzyk. No. Cieszysz się letnią bryzą? W zasadzie Braumowi brakuje mrozu Freljordu. Mrozu? No to czytaliśmy już chyba. Freljord to Abur. Matka jej. Podążam. Cały czas to samo. Nie wiem, czy nam się nie chcą blokować te nasze nowe teksty, czy jak. Czy jakiś bug nastąpił? No nieraz było napisane, że nowe teksty są dostępne. Dobra, i tu jest chyba ostatnia notatka. Wojny gangów szkodzą interesom 6-6. Tona, wybacz, sądziłem, że twój brat lepiej poradzi sobie z ostrzem. Gabe zginął w walce. Zwróciłem jego ciało w wodzie i pomodliłem się do Naga Kaburosy. Tego właśnie by chciał. Wiem, że to niewielka pociecha, ale plan się powiódł. Dwutopce i łamacze dali sobie popalić. Twój brat nie był jedną ofiarą. Mam dla ciebie przydział łupów. Nie przywróci to życia twojemu bratu, ale może pozwoli przeżyć rodzinie tę wojnę. Dobrze mi się u was pracowało. Byliście mi przyjaciółmi. Daj znać, gdy będziesz chciała odebrać swoją dolę. Przepraszam, Mekow. No i to by było na tyle. Tak się kończą porachunki. Ej, czemu ja nie mogę tego zbierać teraz, co? Coś się tej grze porąbało. Serio, kolejne patche, a tyle bugów, że pierdzielę. Tyle bugów, że jest jasna cholera. Nie, ja idę tu. Dzień dobry, do widzenia. Gówno, nie dopadłeś mnie. Oto i dom, ale gdzie jest Isabel? Halo? Kto tam? Nie pozwolę się porwać. Isabel? Jesteś tam? Zamknięte. Co ty robisz? Przestań próbować otworzyć drzwi. Ostrzegam. Isabel, to ja, Sarah Fortune. Twoja kapitan. Rozkazuję ci otworzyć drzwi i wrócić do załogi. Tak właśnie powiedziałby porywacz. Przestań. Nie poznajesz mojego głosu? Jasne, a co jeśli używasz Hexes TRK8 proto nagrywarki i tylko udajesz głos Kapitan Fortune? Przejrzałam te sztuczki i nie skończę jak biedny Graham, nie ma mowy. Odsuń się, Sara. Wyważymy drzwi i miejmy to z głowy. Ani drgną, zaryglowane. Łatwiej byłoby rozwalić ściany. Musimy znaleźć inne wejście. Znajdź inną drogę. Solidna drewniana deska jest na tyle lekka, że prawdopodobnie możesz zabrać ją ze sobą. Weź deskę. Przepaść jest dość wąska, ale można byłoby ułożyć na niej deskę. Umieść deskę. No i mamy przejście, na co komu mapa. Magnum Opus. Gram ten utwór już tyle razy i ciągle mi coś w nim nie pasuje. Matka chce jednak, aby udało mi się go opanować, więc ćwiczę go bez przerwy każdego dnia. Ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Tak mówi matka, moja własna matka. Wiecznie nade mną stoi i mnie krytykuje. Powtórz jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze. Mówi, że mam dar i właśnie dlatego wymaga ode mnie perfekcji. Ale żaden z moich występów jej nie zadowala. Patrzy na mnie ze swojego fotela ze zmarszczonymi brwiami i milczy. Ach, gdyby tylko chociaż raz uśmiechnęła się po zakończeniu utworu. Będę ćwiczyć, choćby połamałyby mi się palce, a ciało odmówiło posłuszeństwa. Osiągnę doskonałość i już nigdy nie będzie mogła mnie skrytykować. Jeszcze jej pokażę. To będzie moje Magnum Opus. Magnum Opus przypadkiem nie oznacza dzieło życia? Tak mi się jakoś kojarzy. Woo! To było ostre. Magnum Opus to jest chyba dzieło życia, tak mi się wydaje. Isabel! Nie wierzę. Zostawiłam kanonierkę samą na 5 minut, a ta już obwarowała się pułapkami. O Jezu. No po co mi tutaj to pokazujecie?
Jakie to pułapki, proszę być, please. Cyk. Cyk, kurde. I no i taka to Izobel. Jak się będziesz chronić, to matko. Błogosławieństwo rzecznego króla. Najdroższy bracie, moje marzenia się spełniają. Adam poprosił mnie o rękę. Kto by przypuszczał, że córka zwykłego dokera mogłaby poślubić demacjańskiego arystokratę? Jest tak, jak mówili. W Beachwater wszystko jest możliwe. Zwłaszcza, gdy ma się po swojej stronie rzecznego króla. Dla Adama zawsze byłam córką bogatego kupca. Rzeczny król się tym zajął. Lepszego błogosławieństwa nie mogłam znaleźć. Nie mogłabym znaleźć. I nie chcę słyszeć protestów, wszystko postanowione. Rodzina Adama zajmie się większością spraw. Pozostane zostaną opłacone spadkiem po moim bogatym ojcu. To też sprawka rzecznego króla. Stęk w tym, że Adam na mnie ma mnie za jedynaczkę. Nie możesz się pojawić na ślubie. Pewnie przez jakiś czas nie będę też pisać. Jeśli mnie kochasz, to zrozumiesz. Ty masz doki rzezi, ja wyśnione małżeństwo. Dbaj o siebie. Powodzenia w pracy, najdroższy bracie. Melissa. Melisja. Melissa to by mi się teraz przydała. No ja muszę to dostać. Daj mi to. No, mówiłem, że muszę. Ja inaczej nie wyjdę stąd. Tyk. Wygląda na ślepy zaułek. Zdaje się, że twoja kanonierka stworzyła doskonałą pułapkę, Sara. Izabel może i ma skłonności do paranoi, ale nie jest głupia. Tu musi być przejście, żeby tylko dokładnie poszukać. Gdy Miss Fortune dowodzi drużynie, możesz użyć funkcji skanowania, aby aktywować poszukiwacza skarbów, który pozwoli ci znaleźć ukryte przejścia i przydatne przedmioty. Fajnie. O, udało się. Zapiski wyników Telstone Miss Fortune. Ari 9-1. Uwagi, przegrała tylko przeciw Pajkowi. Może następnym razem, gdy będę z nią grać, wezmę moje spluwy. Starach 7-3. Uwagi. Nie mogę się spieszyć. Wszyscy pędzą naprzód. Czasem nawet Ari tak robi. Iloi, uwaga. Łatwo się rozprasza. Wystarczy zapytać o filozofię buru i sprawa załatwiona. Yasuo 5-5. Uwagi, gra tylko kiedy jest pijany. Ciekawe, czy na trzeźwo grałby lepiej. Pike 3-7. Uwagi, wszystkie zwycięstwa osiągną tylko dlatego. Że przeciwnicy poddali się ze strachu. Ja tam się go nie boję. Braum 0-10. Uwagi, wielkolud powinien przestać pomagać wygrywać swojemu rywalowi. Uroczy i niewinny jak szczeniaczek. Ale to co, oni się już znają? Nie rozumiem. Są zapisy wyników Telstone Miss Fortune. No to by wyglądało. Dobra, co tu dalej jest? Kolejne kładki. Ej, weź deskę, wiem. Widocznie to jest głupi umysł. Musimy to zrobić inaczej. Dokładnie tak. Bierzemy tą dechę. W sumie możemy ją tu położyć, nie ma problemu. Kolejna decha. Easy pułapka, bitch please. Weź dechę. No, weź dechę. I weź deskę ze sobą, może się gdzieś przyda. O, na przykład tu. A, ale to nie jest głupie. Ha, ha, ha. Umyj deskę. Zabierz tą deskę. Nie da się? Chyba się coś zbadziło. Albo nie rozumiem. No tak to nie powinno być. Wejdź tu. A jak się odwrócisz, możesz tu deskę wziąć? Nie możesz ty deski wziąć. No co jest grane? Naprawdę? No to nie rozumiem. Lista zakupów. Lista zakupów na ten tydzień. Tuzin jej korka, świeża mąka w starej zaległej się robale. Solona ryba. Nada się wszystko, czego będą chcieli się pozbyć w porcie. Korpus korka na rosół. Ziarna pieprzu. Warzywa. Cokolwiek się znajdzie, bo i tak nie będzie ich jadł. Sadło wieloryba. Zapałki. Nafta do lampy. Leki na serce dla Williama. Trutka na szczury. Czarna suknia. Wino. Zapamiętać, wino ma być dobre. W końcu będziemy świętować. Ale dla kogo to wino? I kogo jest to wino? Kurde, nie wziąłem tamtego, że będę mógł jeszcze przejść. Więcej pułapek, takie moje szczęście. No i ma... Dick?
Nic się nie stało? Chyba naszej mistrzyni pułapek skończyły się pomysły. Oj, nie sądzę. Coś się stało, tylko jeszcze nie wiemy co. Coś tu nie gra. Dobra, to się cofamy. Nie, ja nie podaruję. Tej też nie podaruję, muszę tylko się dowiedzieć, jak ją wziąć. Wytrzymała deska. Znaczy, podejrzewam, jak ją wziąć. Będziemy musieli zrobić kółko, niestety. Mięcuszek z neonowym koralowcem. Boże, to nie umiesz czytać, chłopie. Język mi się plącze jak cholera. No i co tu będzie? No nie mówcie. Nie. Sara, dobrze cię widzieć. Parę minut temu zgraja łajdaków z hardych haków próbowała zmusić mnie do otwarcia drzwi. Naśladowali nawet twój głos. Czy zamierzasz ich dorwać? Och, to naprawdę byłaś ty, prawda? Tak, w rzeczy samej. Och, cóż. Wrócę lepiej na okręt. Doskonały pomysł. No, więc lecisz. Cóż, nadal musimy znaleźć jeszcze jedną osobę do załogi. Bierzmy się za to. Poranna burza, opowieści z Beachwater. Rozdział pierwszy, ustęp pierwszy. Równie dobrze ktoś mógłby wykraść oddech z jego płuc. Hazardzista podszedł do śpiącego okrętu, znajdując się gotowym do działania. Dla postronnych musiał wydawać się gigantem, pomimo szczupłej sylwetki. Zmierzał ku swemu przeznaczeniu, które tkwiło uwięzione w zakotwiczonym galeonie, leniwie kołyszącym się na tle morskiego horyzontu. Zwinne palce przerzucały karty z jednej ręki do drugiej, gdy w oddali pojawiła się trójka oprychów. Pierwszy ledwie musnął powierzchnię płaszcza hazardisty, gdy ten bez problemu uniknął ciosu. Napastniczka runęła do wody. Z drugim i trzecim bandytą również nie było problemu, a ich działania nieznacznie opóźniły tylko marsz mężczyzny. Był blisko, wyczuwał swój cel. Nie mógł się zatrzymać, po prostu nie mógł. Jego oddech roztoczył kłąb pary w chłodzie poranka. Idę po ciebie, partnerze. Napisane przez władcę burz. Poniżej widnieje odręczna notatka. Rafen, miałeś przestać używać tego kretyńskiego pseudonimu. Miss Fortune. Czy to był Twisted Fate? Tak, oczywiście, Twisted Fate. I nasz kochany Graves, którego chyba raczej to nie będzie w tej rozgrywce. Ale nie zmieniając... Ej, właśnie, bo tam chyba nie było nic. To teoretycznie możemy to wziąć w ten sposób. Ja tam wezmę tą deseczkę zaraz, spokojnie. Mamy dwie deski chyba, z tego co pamiętam. Ja mówiłem, że ja wezmę to i ja to wezmę. Tara, mamy to. Ej. Pistolety bolcowe. Wyrocie czy tym podobne. Nie da się tego wziąć, prawda? Nie da się. Czyli tak, deski, które można wziąć, należy brać. To ewidentnie. I co? Będziemy teraz ruszać po naszego kolegę nawigatora. Tu jeszcze mieliśmy jedną walkę. No to będziecie mieć dłuższy odcinek. Kłopoty to moja specjalność. Jednak czekaj na nas, kurczynki. To będzie tak na szybko. Braumik się broni. MF-ka, dobra. Raz, dwa, trzy. Sprzęca szmuglerka. Klepnięcie, skupiamy się na jednym przeciwniku. Pięknie masełko. Chwileczkę! 13, nie jest źle. W sumie to tego lepiej było atakować, bo on zadaje truciznę razy 2. A ona już zadaje po 70. Fuck. To już nie jest fajne. Nie pamiętam, jaka była tam aleja dokładnie. Dobra, kolejne klepnięcie. No ale musimy już ukończyć. No, kto następny? Zwiększenie mocy ataku dla Brauma, no to nie było urw. No ale dobra, przynajmniej mamy tarczkę dla niego teraz. 201. Miło, nie powiem. Zmierz się z ostrzem! Dobra, Jemaka raczej dobije teraz. Zatem się boli, bardzo boli. Ale ja... Tylko tak...
Zaatakuję przednią teoretycznie. I jeszcze zostanie pokonany. To może być fajne. Zrobimy to w ten sposób. Braum 67, czyli dostanie jeszcze obrażenie. Dobra, broń się. A ty, Masełko, już napierdzielasz tu. Pokaż MFC, jak się walczy. Chociaż nie. Nie, moi drodzy, zrobimy to inaczej tak naprawdę. Uwalniamy jeszcze zwykły atak. Zaraz mamy ulta. No, nawet nie potrzeba tego ulta. I po tobie. To nie, to mogłem jednak służyć. Ale może nie trzeba. No i cyk. No i udało się tylko walkę rozporządzić. Łupy, pedeki. Dobra, moi drodzy, ale z racji tego, że w sumie ich pokonaliśmy, kończymy już ten odcinek, mamy 30 minut rozgrywki, 31 nawet. I co wam mogę powiedzieć? No, ile mamy już dokładnie tej gry? Zapisz, wczytaj, zapisz. 37% fabuły, no to już mamy, no prawie 40%, prawie połowa. Więc myślę, że już w następnym odcinku polecimy na Wyspę Węży. Wyspę Cienia, nie Wyspę Węży. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, ocenie filmu i komentarzach. Grał dla was Shiro. Hej, hej.